fajne, elastyczne ciasto na wrapy. Ja zostawię je tak na pół godzinki pod przykryciem, żeby gluten zaczął pracować. A zobaczycie, jakie potem fajne powstaną z tego wrapy. Mój ostatni przyjaciel działa około 25 minut i będą nuggetsy z kurczaka do wrapa. No i po obiedzie powiem Wam, że ja jak tak w biegu wszystko robię i czasami w biegu jem, to mam takie wrażenie, że to co ja robię, co ja jem, to tak nawet tego nie po prostu czasami nie poczuję. Się śmieję, że często w pośpiechu, że nie mogę się spokojnie najeść, no ale no cóż, no taki mam tryb życia i taki mam też temperament, bo często się wy mnie pytacie, jak widzicie, jak mam taki właśnie dzień właśnie pełen energii i ogólnie taki dosyć aktywny, o który chodzę spać, po prostu, czy ja mam tak codziennie, no to powiem Wam, że ja mam taki temperament, ja nie potrafię, nie to, że robić pewne rzeczy powoli, bo powoli też nie potrafię po prostu zbyt często po prostu odpoczywać.